Zawody z ratunkiem polskiego, ochoty, tego mogę dwa razy zrobić. O, właśnie, właśnie, właśnie. Państwo zapomnijcie, że... Słówka też są wciarki. Ach, Boryna! Dobry wieczór, panie barmanie! Nazywam się Krzysztof Piasecki. Ja nie wiem, czy w tym momencie, kiedy to powiedziałem, nie popełniłem przestępstwa lub przynajmniej wykroczenia, bo teraz jest to RODO i nie wolno wymieniać nazwisk. Moja siostra mi powiedziała, że u niej na północy, tam gdzie ona mieszka, nie powiem dokładnie gdzie to mieszka, w przychodni wymyślili, że każdy pacjent ma mieć pseudonim. I po tych pseudonimach wywołują tych pacjentów. Wyobrażam sobie, jak słychać taki komunikat: pan Zoro proszony na prześwietlenie, pani wampir na badanie krwi. I nagle ta pielęgniarka mówi: zaraz, Poniatowski, niech pan, który to jest? I wstaje taki facet, mówi: pan jest Poniatowski? Nie, ja się nazywam Pająk. No to co to jest Poniatowski? No to jest mój pseudonim. Tam jest Stanisław August Poniatowski. Ja dlatego to zrobiłem z powodu żony. Dlaczego z powodu żony? Bo żona ma na imię Katarzyna, no i wymyśliła sobie pseudonim Caryca. Tak było w tej przychodni. W innej z kolei czytałem, że wywołują pacjentów po rodzaju schorzenia. I też sobie wyobraziłem taką sytuację, że z głośnika słychać głos: pacjenci z podejrzeniem raka prostaty, pokój 6. Wychodzi pielęgniarka, bo dwóch facetów stało, i mówi: a pan, panie Kozłowski, gdzie się pan wybiera? Pan nie ma podejrzenia raka prostaty, pan ma raka prostaty. Pan Kowalski, proszę bardzo, pokój 6. Tak jest w przychodniach. W ZUS-ie. Byłem w ZUS-ie, no bo w pewnym wieku się tam bywa. Siedzę w poczekalni, jest parę osób i z głośnika słyszę nagle tak: chrzest Polski, stanowisko 6. Wstaje jakaś kobieta i wchodzi do tego pomieszczenia, gdzie są te stanowiska. Za chwilę słyszę: koronacja Chrobrego, stanowisko 4. Wchodzi jakiś facet do tego samego pomieszczenia. Ja pytam człowieka, który siedział koło mnie, mówi: proszę pana, o co to chodzi? Wie pan, oni wywołują nas tutaj po wysokości emerytury. I w tym momencie wyszła ta pani, co chrzest Polski, mówi: dostałam podwyżkę, zjazd gnieźnieński. A ja mówię: tego pana, a pan tak spokojnie siedzi? Tak, bo ja jestem później, bo ja mam hołd pruski. A ten pan taki nieśmiały, jakiś smutny, wie pan, bo on dzisiaj dostał decyzję o wysokości emerytury. No i co, taką ma mało? Nie, nawet nie, bo wie pan, on ma 2025. A jak dostał tę wysokość, to poszedł się zapytać tej urzędniczki, jakim wydarzeniem go będą wywoływali, bo jeszcze nie było 2025. Ona mówi: wtedy padnie ZUS. Tak, proszę państwa, sobie radzą ludzie w różnych instytucjach w związku z tym, że jest to RODO. Ale to powoduje też takie komplikacje, że na przykład poznajemy innego człowieka i nie możemy zapytać o jego nazwiska, żeby nie być podejrzanym o łamanie tej ustawy. Nawet zastanawiałem się, jak rozpoznać, jak się kogoś nowego człowieka poznaje, jak poznać, kto to jest. Można, proszę państwa, poznać po akcencie. Ja pochodzę z Wrocławia. We Wrocławiu tak się mówi: słuchaj dzieweczko, ona nie słucha, żar z rozgrzanego i burzucha bucha. Przyjechałem do Krakowa, a w Krakowie się mówi zupełnie inaczej. Ja uwielbiam, jak amerykańską sztukę grają krakowscy aktorzy. To wygląda tak: Jimmy, podajże mi rewolwer, zastrzelę se George'a. Tak mówi się w Krakowie. A już 100 km na południe, czyli jakieś 5 godzin jazdy Zakopianką, mówi się troszeczkę inaczej. Była taka podobna sytuacja, że kiedyś poszła plotka po Nowym Targu, że Nowotarżanom Amerykanie nie dają wiz. Dlatego, że tylu ich wyjechało i nie wróciło, że postanowili, że jak ktoś z Nowego Targu, wizy nie dostaje. No i nagle jeden góral, który już miał wszystko załatwione, już miał samolot wykupiony, już miał nauczony, co ma powiedzieć temu konsulowi, jak go ją zapyta, w jakim celu pan cię udaje do Stanów Zjednoczonych. On miał na karcie napisane, że on, ja to panie na tę turystykę, chcę poznać florę i saunę amerykańską. I nagle okazało się, że ponieważ jest z Nowego Targu, to go nie wpuszczą do tej Ameryki. I myślisz: Boże, tam już wszystko załatwione, już to mieszkanie w basemencie jest załatwione i już ten azbest do zdzierania, wszystko załatwione, i nagle taki szkopuł. I przypomniał sobie ten góral, że ma rodzinę w Zgorzelcu. I przemeldował się do Zgorzelca. I z tym meldunkiem przyjechał do tego samego konsula amerykańskiego
I konsul się pyta, skąd pan przyjechał? Ze Zgorzelca. A gdzie pan pracuje? W Białce Tatrzańskiej, dojeżdżam. Tak mówią na Podhalu. I ja kiedyś szedłem, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że mówią akcentami. Kiedyś szedłem nad morzem gdzieś i podeszła do mnie grupa jakichś tam wczasowiczów i mówił: o, witamy panie Krzysztofie, co pan tu robi? I on mówi: o, to państwo ze Śląska, skąd pan wie? Inna sprawa, że na przykład dowcipy regionalne trzeba opowiadać z takim akcentem, z jakim powstały. I na przykład mój ulubiony dowcip góralski jest taki, że do restauracji, znaczy restauracji, no powiedzmy, no to niech będzie, że do restauracji, gdzie są czteroosobowe stoliki, wchodzi góral, wszystkie stoliki są zajęte, tylko przy jednym czteroosobowym stoliku siedzi trzy osoby. I on podchodzi do tego stolika, wskazuje to miejsce, które jest wolne i pyta: B wolne? Wtedy jeden z siedzących nachyla się pod stół, pyta: Józek, bez jeszcze siedział? A z kolei śląski dowcip, który najbardziej lubię, znaczy może nie najbardziej, ale jest krótki, także nie będę państwa zamęczał, jest o tym, jak siedzi dwóch starszych panów przed domem na takiej ławeczce. Jeden mówi tak: barbuka, to jest fajna rzecz. A ten drugi mówi: hej, chłopie, barbuka to jest fajna rzecz, ale kochać się z kobietą jest jeszcze fajniejszą. No co ty gadasz, kobieta, kochać się z kobietą jest fajno, ale barbórka to jest fajna rzecz. Ty mówisz: no, no kopio, gadą ci, że barbórka to jest fajna rzecz, ale kochać się z kobietą jest fajniejsza. A tamten odpowiada: ale barbórka jest częściej. Także ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że mówią akcentem. I jest jeszcze w Polsce jeden akcent. To jest akcent ogólnopolski i on brzmi mniej więcej tak. Niektórzy lękają się, bo nie ufają, nie ufają, bo nie pojmują, że mimo zakazu handlu w niedzielę u nas też możesz zostawić swoje pieniądze. I to by było na tyle.